Dagmara Moranowska, dzień dobry. Zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody. Prognozy, która w ciągu tej najbliższej doby przyniesie nam niestety bardzo gwałtowną pogodę. Początek nocy wszędzie będzie pochmurny i deszczowy. Dopiero w drugiej części nocy będą pojawiały się większe przejaśnienia i rozpogodzenia, zwłaszcza na północy kraju. Natomiast w centrum i na południu przez całą noc będzie pochmurno, deszczowo. Będą pojawiały się także lokalne burze. Noc na ogół będzie ciepła. Na termometrach od 13 do maksymalnie 16 stopni w części południowo-zachodniej. Najchłodniej będzie w górach, tutaj maksymalnie 10 stopni. Jutro do południa będą pojawiały się jeszcze delikatne przejaśnienia, nawet chwilowe rozpogodzenia na północy kraju, natomiast w centrum i na południu pochmurno i deszczowo. Natomiast w drugiej części dnia od Olsztyna przez Warszawę, a także aż po Rzeszów będą pojawiały się bardzo gwałtowne zjawiska pogodowe, burze. Tym burzom będzie towarzyszyć ulewny deszcz, mogą występować też opady gradu, a nawet lokalnie trąby powietrzne, a zatem mieszkańcy tych obszarów muszą zachować szczególne ostrożność. Co za tym idzie, temperatura w tych regionach będzie wysoka, nawet do 30 stopni, nieco chłodniej na północy i na zachodzie od 23 do 24 stopni maksymalnie. Spójrzmy teraz na mapę dla naszego województwa. Noc na Kujawach i na Pomorzu będzie spokojna i całkiem pogodna, z temperaturą od 13 do maksymalnie 15 stopni w Toruniu i we Włocławku. Poranek także w naszym regionie będzie jeszcze dość pogodny, ale z biegiem dnia chmur na niebie zacznie przybywać, zaczną pojawiać się też opady deszczu i także w naszym regionie będą występować gwałtowne burze. Na termometrach jutro od 21 do maksymalnie 24 stopni w Brodnicy. Ciśnienie rośnie jutro 1003 hektopaskale. A ja życzę Państwu udanego i spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.